kanał Niebajki. Katecheza dla dzieci przedszkolnych. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Odcinek 15. Chrzest Pana Jezusa. Drogie dzieci, Pan Jezus nie był cały czas małym chłopcem. Kiedy był już dorosły, został sam ze swoją mamą, ponieważ pewnego dnia umarł święty Józef. Kiedy Pan Jezus miał 30 lat, pożegnał się z Najświętszą Maryją Panną i opuścił swój mały dom w Nazarecie. Był już bowiem czas, aby Pan Jezus poszedł głosić ludziom, że jest On Synem Bożym i aby ich uczyć, co mają robić, by pójść do nieba. Najświętsza Maryja Panna wolałaby, aby Pan Jezus został z nią, ale powiedziała mu: idź, Synu mój, Bóg Ojciec tego chce. Musimy zawsze robić to, czego chce Pan Bóg. Kiedy Pan Jezus opuścił Nazaret, doszedł nad brzeg rzeki Jordan. Święty Jan, syn świętego Zachariasza i świętej Elżbiety, także był w tym miejscu. On również był już dorosły. I teraz zapowiadał wszystkim, że Zbawiciel, którego Bóg obiecał zesłać ludziom, wkrótce nadejdzie. On bardzo kochał Pana Boga. Napomniał wielu ludzi, by żałowali za swoje grzechy i chrzcili się, aby byli gotowi, kiedy Jezus nadejdzie. To dlatego nazywamy Go Świętym Janem Chrzcicielem. Pewnego dnia, kiedy Jan Chrzciciel rozmawiał z ludźmi, zobaczył, że ktoś zbliża się do Niego. Czy domyślacie się, kto to był? Tak, to Pan Jezus. Jak bardzo święty Jan był szczęśliwy. Pan Jezus powiedział mu: chcę, abyś mnie ochrzcił. Święty Jan był całkowicie zaskoczony i powiedział: ależ to Ty, Panie, powinieneś mnie ochrzcić. Ponieważ wiedział, że Jezus jest Bogiem. Ale Pan Jezus odpowiedział: mój Ojciec chce, abyś Ty mnie ochrzcił. Tak więc Jezus wszedł do rzeki, a święty Jan ochrzcił Go, biorąc trochę wody i wylewając ją na głowę Pana Jezusa. W tym momencie dał się słyszeć głos pochodzący z nieba. Był to mocny głos. Jakby uderzenie pioruna dało się słyszeć słowa: to jest mój Syn umiłowany. Był to głos Boga Ojca, który przekazał ludziom, iż Jezus jest Jego Synem, którego bardzo kocha. Pan Jezus, Syn Boży, druga osoba Trójcy Przenajświętszej. W tym momencie Duch Święty zstąpił z nieba pod postacią gołębicy i zatrzymał się nad głową Pana Jezusa. Innym razem również usłyszano głos Boga Ojca, który mówił: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Bóg Ojciec chce, aby ludzie słuchali Pana Jezusa i robili wszystko, czego ich nauczył, by pójść do nieba. Bóg Ojciec chce, abyś również i Ty słuchał i robił to, czego naucza Pan Jezus. Czy przypominacie sobie, kim jest Trójca Przenajświętsza? Trójcą Świętą nazywamy trzy osoby w jednym Bogu. W dniu chrztu Pana Jezusa trzy osoby boskie chciały dać się zobaczyć i usłyszeć. Chciały pokazać, że są zawsze razem. Pan Jezus, Syn Boży, oczywiście był tam, ale był tam również Duch Święty, który zstąpił z nieba pod postacią gołębicy. A ponadto usłyszano głos Boga Ojca. Uwaga, Duch Święty nie jest ptakiem, ale ukrył się pod tą postacią, abyśmy mogli Go zobaczyć. Możemy myśleć o wszystkich osobach Trójcy Świętej, kiedy wymawiamy słowa tej modlitwy: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen. Niektórzy z Was mogą słyszeć tę modlitwę również w języku łacińskim. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicuterat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dziś spróbuj nauczyć się na pamięć modlitwy do Trójcy Świętej. Pytanie. Dlaczego otrzymaliśmy Chrzest Święty? Otrzymaliśmy Chrzest Święty, ponieważ On zmywa grzech pierworodny i czyni nas dziećmi Bożymi. Stałem się dzieckiem Bożym. Kiedy byliście malutkimi dziećmi, zostaliście ochrzczeni. Przyniesiono was do kościoła i kapłan zrobił to, co Pan Jezus nakazał uczynić. Wylał wodę święconą na waszą głowę. I w tym samym czasie powiedział: Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dlaczego zostaliście ochrzczeni? Kiedy urodziliście się, na waszej duszy znajdowała się okropna plama, plama grzechu pierworodnego, która pochodziła od Adama i Ewy. Nie moglibyście pójść do nieba z taką plamą. Jakież byłoby to cierpienie, ale na całe szczęście chrzest wymazał grzech pierworodny z waszej duszy i uczynił ją całkowicie piękną. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty przybyli, aby w was żyć. Tak oto Pan Bóg powiedział. Od teraz to maleństwo jest moim dzieckiem. Pan Jezus pozwolił się ochrzcić, by nam pokazać, że musimy być ochrzczeni, aby pójść do nieba. To Pan Jezus dał nam chrzest, dzięki czemu nawet malutkie dzieci mogą być dziećmi Bożymi, przyjaciółmi dobrego Boga. Zostaliście ochrzczeni, więc jesteście jednymi z przyjaciół Pana Boga. Jeśli chcecie zawsze być Jego przyjaciółmi, nie słuchajcie szatana, kiedy was zachęca do złego, do nieposłuszeństwa, do kłótni. Jeśli będziecie zachowywać się dobrze i grzecznie, wówczas po śmierci pójdziecie do nieba. Dziękuję Ci, mój Boże, że mnie uczyniłeś swoim dzieckiem. Pytania do katechezy 15. Ile lat miał Pan Jezus, kiedy opuścił swój dom? Z kim się pożegnał? Dlaczego Pan Jezus opuścił swój dom? Dokąd się udał? Kto tam był? Dlaczego święty Jan jest nazywany świętym Janem Chrzcicielem? Czy święty Jan był szczęśliwy ze spotkania z Panem Jezusem? O co poprosił go Pan Jezus? Czy święty Jan był zaskoczony? Dlaczego? Co odpowiedział Pan Jezus? Co się stało, kiedy święty Jan ochrzcił Pana Jezusa? Co powiedział głos z nieba? Kto stąpił na głowę Pana Jezusa? Pod jaką postacią? Kim jest Trójca Przenajświętsza? Jaka modlitwa pozwala nam myśleć o Trójce Przenajświętszej? Kto
to ustanowił Chrzest Święty. Dlaczego? Czy wy zostaliście ochrzczeni? Dlaczego zostaliście ochrzczeni? Czy jesteście jednymi z przyjaciół Pana Boga? Co trzeba czynić, aby pozostać na zawsze przyjaciółmi Pana Boga? Kto was ochrzcił? Doskonale. Poproście waszych rodziców, aby pokazali wam zdjęcia z waszego chrztu, aby wam opowiedzieli, jak to wyglądało, kiedy, gdzie i w jakim kościele zostaliście ochrzczeni. Chrzest Święty uczynił mnie dzieckiem Bożym. Czy widzicie ten obrazek? Kapłan chrzci małe dziecko. Po chrzcie dziecko nie ma już grzechu pierworodnego. Będzie mogło pójść do nieba. Pan Bóg bardzo je kocha.